Choinki Nadziei to wspólna akcja Fundacji Ekologicznej Arka oraz Lasów Państwowych, która ma zachęcić mieszkańców wielu polskich miast do spędzenia świąt Bożego Narodzenia w sposób ekologiczny. Żeby jak najmniej wyrzucać jedzenia w okresie przedświątecznym, patrzeć jak gdyby jakie kupujemy zabawki, czy to tak naprawdę zaraz po świętach nie będą śmieci, oszczędzać energię, oszczędzać żywność. No, to są ważne rzeczy, dlatego że zwykle tuż po okresie świątecznym mnóstwo na przykład żywności wyrzucamy. Jednym z elementów ekologicznych świąt jest także prawdziwa, pachnąca lasem choinka, którą bez problemu w okresie przedświątecznym kupimy w każdym z nadleśnic znajdujących się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Takie choinki naturalne przede wszystkim produkują, hodują lasy państwowe. W każdym nadleśnictwie, każdy kto uda się do nadleśnictwa na pewno wybierze choinkę dla siebie. Cenowo cena kształtuje się w zależności od gatunku, najczęściej są to świerki i w zależności od wysokości drzewka. Za około 1,5-metrowe drzewko zapłacimy, myślę, że do 20 zł. Również na toruńskim rynku staromiejskim rozbłysło pierwsze w tym roku bożonarodzeniowe drzewko. Choinkę przystroiły oraz rozświetliły dzieci, pedałując na specjalnym rowerze. Jeżdżę na rowerze. I co się dzieje, jak pedałujesz szybciutko? Palą się światełka od choinki. Ciężko jest? Trochę. Podczas akcji organizatorzy zachęcali także dzieci i młodzież do organizacji wydarzeń świątecznych w domach dziecka czy domach opieki społecznej. Uczniowie szkoły podstawowej nr 1, którzy dzisiaj uczestniczyli w akcji, każdego roku odwiedzają samotne i potrzebujące osoby, wnosząc w ich życie radość i nadzieję. To jest śpiewanie kolęd. Wyklejały, robiły gipsowe misie i to były jako upominki, życzenia. Byliśmy w domu u starców na Mińskiej i dla emerytów, nauczycieli przygotowywaliśmy i było to bardzo wzruszające i bardzo nam dziękowali. To drzewko, które dzieci wspólnie ubrały na rynku staromiejskim, trafi do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Chełmińskiej w Toruniu.